Dobry wieczór. Właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Internet. Kiedy sieć pojawiła się w Polsce z początkiem lat 90., nikt nie podejrzewał, że dosłownie kilkanaście lat później stanie się częścią naszego środowiska naturalnego, narzędziem niezbędnym do pracy, życia, rozrywki, dla niektórych elementem najważniejszym, podstawowym niczym tlen. Łącząc się na pierwszych czatach w półmroku kafejek internetowych, przeżywaliśmy pierwsze zachwyty nowym, jeszcze nieodkrytym medium. Cyfrowym labiryntem pełnym zakamarków, ślepych uliczek, pułapek i skarbów. Dobrze pamiętam ten dreszcz emocji. Pamiętam też, że w tamtych czasach internet jawił mi się jako miejsce tajemnicze, nieco mroczne. Nieoswojona ze zjawiskiem internetowej anonimowości, zachodziłam w głowę, kim byli autorzy poszczególnych wpisów, artykułów, blogów, kto znajduje się po drugiej stronie ekranu. Teraz, po latach, wiem już jednak, że czasem bezpieczniej jest po prostu nie wiedzieć. Dzisiejszego wieczoru zabiorę Was w podróż po najmroczniejszych zakamarkach globalnej sieci. Od zagadkowych użytkowników, przez przerażające nagrania i tajne organizacje, aż po sekretne kody ukryte w pozornie niewinnych wątkach. Przygotujcie się na opowieść o wirtualnym, zero-jedynkowym świecie, który przy odrobinie nieuwagi potrafi przybierać nieobliczalne formy. Pozwólcie, że nie będę już przedłużać. Rozpocznijmy nasz cyfrowy seans. Rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Cykada 3301. Cykada 3301 to nazwa, która z pewnością jest dobrze znana wielu fanom teorii spiskowych i stałym bywalcom internetowych społeczności skupionych wokół szeroko pojętych tajemnic. A wszystko zaczęło się w 2012 roku na forum 4chan. Pewien anonimowy użytkownik opublikował w pokoju B, zwanym również Random Board, grafikę. Czarny kwadrat z białą obwolutą, a w środku tekst złożony z białych liter o prostym kroju. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z wybrańcami, którzy dotrą do celu. Powodzenia! Ta niepozorna wiadomość rozpoczęła wielkie poszukiwania na światową wręcz skalę. Rzecz jasna, na rozwiązanie pierwszej zagadki nie trzeba było długo czekać, bo kilku użytkowników 4chana, dzięki narzędziom do analizy steganograficznej, szybko dotarli do kodu tworzącego grafikę, w którym odnaleźli stronę www prowadzącą do kolejnego obrazu. W opisie tego odcinka zostawiam Wam link, w którym omówiono poszczególne zagadki, które z każdym kolejnym levelem stawały się coraz trudniejsze i bardziej złożone. Użytkownicy musieli wykazać się zdolnościami matematycznymi, a także wiedzą z dziedziny literatury czy historii. Ponadto w różnych miastach na świecie, m.in. w Warszawie, pojawiły się kody QR, po których zeskanowaniu trafiało się na kolejne zagadki tajemniczej cykady. Niejaki Joel Erickson, jako jeden z nielicznych internautów, dotarł niemal do końca drogi, jednak w rozwiązaniu ostatniej zagadki poprosił o pomoc innych użytkowników 4chana. Na reakcję cykady nie trzeba było długo czekać. Osoby stojące za tajemniczymi zagadkami umieściły wpis, w którym wyraziły swoje rozczarowanie związane z brakiem samodzielnego działania. I kiedy już się zdawało, że tajemnicza organizacja zakończyła swoje działanie, w 2014 roku pojawiła się kolejna grafika, również stanowiąca biały napis na czarnym tle. Witaj, Epifania jest przed tobą. Twoja pielgrzymka się rozpoczęła.
Oświecenie czeka. Powodzenia. 3301. W internecie pojawiają się tysiące rozwiązań, odpowiedzi i rzecz jasna teorii spiskowych związanych ze sławetną cykadą. Jedni uważają, że za serią zagadek stoi tajna organizacja rządowa, drudzy, że grupa hakerów, inni zaś sądzą, że za zagadki odpowiada sekta, która stara się zwabić w swoje szeregi ponadprzeciętne jednostki. Pomimo licznych prób i wielu zeznań osób, które rzekomo dotarły do mety wirtualnego labiryntu, większość pytań pozostaje bez odpowiedzi. A ty podejmiesz wyzwanie? Powodzenia 3301. WebDriver Torso. Wyobraźcie sobie teraz tysiące 11-sekundowych filmików zgromadzonych na jednym kanale, które nie przedstawiają niczego, co stanowiłoby jakąkolwiek czytelną treść. Figury geometryczne w kontrastujących kolorach, którym towarzyszy seria niepokojących tonów, jakby coś lub ktoś starało się przekazać wiadomość, której wciąż nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Kanał WebDriver Torso pojawił się znikąd w 2013 roku, publikując kolejne animacje codziennie, bez opisów, tytułów, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, które mogłoby nakierować użytkowników na ewentualną odpowiedź. Czysta zagadka w cyfrowej formie. Rzecz jasna, jak wszystko, co pozbawione dosłownego znaczenia, kanał WebDriver Torso wywołał prawdziwą burzę. Czym mogły być te filmiki? Czy to tajny kod szpiegowski, komunikacja z obcymi cywilizacjami, a może coś znacznie mroczniejszego? Niektórzy twierdzili, że w tych geometrycznych kształtach i dźwiękach ukryte są instrukcje dla tajnych agentów. Inni byli przekonani, że to brama do alternatywnych wymiarów czekająca na odkrycie właściwej kombinacji. Śledztwa prowadzone przez internautów ujawniały dziwne powiązania. Niektóre filmy zawierały fragmenty francuskich programów telewizyjnych, inne nieczytelne napisy. Każdy trop prowadził do następnych pytań, aż w końcu do kolejnej ślepej uliczki. Wreszcie w 2014 roku Google przyznało się, że WebDriver Torso to projekt ich autorstwa, a raczej narzędzie do testowania jakości wideo na YouTube. Pomimo tego, że zagadka ta okazała się nie być aż tak tajemnicza, zastanawia, dlaczego kanał od początku nie był opisany jako testowy. Dlaczego Google zwlekało z odpowiedzią i czy niebiesko-czerwone prostokąty faktycznie nie niosły za sobą żadnego znaczenia? Tego najpewniej nie dowiemy się nigdy, a wy, moi mili, pamiętajcie, by nie wsłuchiwać się zbyt zapamiętale w niepokojącą symfonię kanału WebDriver Torso. Lepiej nie kusić losu, prawda? Kolejna historia jest według mnie niezwykle ciekawa i tak samo tajemnicza, a dotyczyć będzie podróży w czasie. Jest rok 2000. Raczkujący internet wita w swoich progach pierwsze internetowe fora, na których użytkownicy mogą wymieniać swoje obserwacje z resztą świata. W jednym z takich wirtualnych kręgów, a dokładniej na forum Time Travel Institute, pojawia się użytkownik John Titor, który deklaruje, że przybywa z roku 2036. Jednak zanim zagłębimy się w internetowe czeluście, przenieśmy się na krótką chwilę do roku 1998, a dokładniej do późnowieczornej audycji radiowej Coast to Coast AM, w którym prowadzący Art Bell wspólnie ze słuchaczami przyglądał się najróżniejszym teoriom spiskowym i paranormalnym zeznaniom. Brzmi znajomo, nieprawdaż? W segmencie, w którym słuchacze mogli łączyć się na żywo ze studiem, Art otrzymał pewien zagadkowy faks. Oto jego tłumaczenie na język polski. Musiałem wysłać faks, gdy tylko usłyszałem, jak do audycji dzwonią inni podróżnicy w czasie. Pozwól, że wyjaśnię. Podróże w czasie zostały wynalezione w 2034 roku. Odgałęzienia pewnych udanych badań nad reaktorami fuzyjnymi pozwoliły naukowcom z CERN na stworzenie pierwszego na świecie silnika wykorzystującego ruch cząsteczek w zamkniętym układzie. Podstawowy projekt polega na obracaniu cząsteczek wewnątrz pola magnetycznego. Zmieniając prędkość i kierunek rotacji,
można podróżować zarówno w przyszłość, jak i w przeszłość. Samo zjawisko czasu można rozumieć w kategoriach połączonych linii. Gdy cofasz się w czasie, podróżujesz po swojej oryginalnej linii czasowej. Kiedy wyłączasz silnik, tworzy się nowa linia czasowa, ponieważ ty i twoja machina czasu jesteście teraz obecni. Innymi słowy, powstaje nowy wszechświat. Aby wrócić do swojej oryginalnej linii, musisz cofnąć się o ułamek sekundy i natychmiast przełączyć silnik na ruch do przodu, bez wyłączania go. Muszę przyznać, że bywa interesująco. Na przykład spotykasz samego siebie. Robiłem to często. Nawet zabierałem młodszą wersję siebie na kilka przejażdżek, zanim wróciłem do nowej linii czasowej i powróciłem do swojej. Możesz zmieniać historię w nowym wszechświecie, który właśnie stworzyłeś. Najczęściej zmiany są subtelne. Najstarszą zmianą był drapacz chmur, który nie istnieje w Nowym Jorku. Co ciekawe, gdy podróżujesz w czasie, musisz kompensować orbitę Ziemi, ponieważ machina czasu się nie porusza. Musisz dostosować silnik tak, abyś pozostał na planecie, gdy go wyłączysz. Teraz o przyszłości, o której być może chcesz wiedzieć. Lata 2000 są katastrofą. Wiele osób umiera na autostradach, zamarzając na śmierć, próbując dostać się do cieplejszych regionów. Rząd próbuje utrzymać władzę, wprowadzając stan wojenny, ale wszystko to upada, gdy ich wysiłki, aby przywrócić zasilanie, zawodzą. Kilka lat później, po kilku zwrotach w konstytucji, rozwija się system rządów wspólnotowych. Chiny odzyskują Tajwan. Izrael wygrywa największą bitwę o swoje przetrwanie, a Rosja jest pokryta nuklearnym śniegiem z powodu załamanych reaktorów. Tajemniczy podróżnik w czasie wymienił z Artem Bellem jeszcze kilka wiadomości, po czym ucichł, by wrócić na wspomniane już wcześniej forum dotyczące podróży w czasie i, jak się okazuje, należące również do wspomnianego już Arta Bella. Tym razem John Titor przyjął pseudonim Time Traveler Zero. Cała reszta była niemal powtórzeniem treści faksów zamieszczonych w radiowej audycji. Przez kolejne miesiące John dzielił się z użytkownikami forum swoimi przepowiedniami na temat przyszłości, technikaliami dotyczącymi podróży w czasie i własnymi obserwacjami na temat wszechświata, rozpalając tym samym do białości dyskusję na temat prawdziwości jego zeznań. I tak jak niespodziewanie się pojawił, tak pewnego dnia po prostu zniknął, pozostawiając wiele pytań bez odpowiedzi. Z racji tego, że w tym odcinku postanowiłam poświęcić uwagę kilku sprawom, przejdźmy do wisienki na naszym czasoprzestrzennym torcie. Jeśli jednak chcecie wgryźć się w sprawę Titora nieco głębiej, zapraszam Was serdecznie do artykułu, który znajdziecie w opisie odcinka. Zatem czym będzie owa wisienka? Rzecz jasna, chciałabym omówić tu najciekawsze spiskowe teorie dotyczące całej sprawy. Pod wpływem fali powątpiewań na temat prawdziwości swoich zeznań 2 lutego 2001 roku Titor pisze: być może faktycznie będzie lepiej, jeśli uznacie moją osobę za jeden wielki przekręt. Wcale mi to nie przeszkadza. Czy wobec tego możemy porozmawiać na tematy, które będą neutralne? Jak to w internecie bywa, a z czym ówcześni użytkownicy jeszcze nie byli nazbyt oswojeni, na forum rozgorzała prawdziwa wojna, a przedstawiciele zwaśnionych frakcji potrafili zrobić wiele, by zaszkodzić swoim oponentom. Na przykład niejaki Joseph Metheny, który w dyskusji odznaczał się dużym sceptycyzmem, został zlinczowany przez grupę wierzącą w istnienie Titora do tego stopnia, że ci rozesłali niepochlebne wiadomości na temat Josepha do jego współpracowników oraz pracodawcy, rujnując tym samym karierę mężczyzny. Jedni próbowali przekonać drugich do swojej racji tak zapamiętale, jak bezskutecznie. Myślę, że gdybym tu, w bardzo strasznym podcaście, rozpoczęła dyskusję na temat prawdziwości zeznań tajemniczego podróżnika, zdania również byłyby podzielone i dam sobie rękę uciąć, nie doszlibyśmy do konsensusu. No dobrze, poznajmy zatem tok myślenia obydwu ze stron. Zwolennicy teorii, jakoby John Titor faktycznie posiadał umiejętności podróży czasoprzestrzennych, ulegali prawdziwej lawinie informacji, którą zasypywał użytkowników sam zainteresowany. Grafiki wyjaśniające działania machiny czasu, niezwykle szczegółowe opisy przyszłych zdarzeń, a także nonszalancka narracja sprawiały, że postać Titora stawała się wielowymiarowa, a więc niezwykle realistyczna. Tu warto zaznaczyć, że nie należał on do licznych
internetowych żartownisiów, którzy jednym postem starali się przekonać resztę, że coś widzieli, gdzieś byli i do czegoś doszli. On zdawał się wiedzieć, widzieć i dotrzeć naprawdę. Argumenty o jego prawdziwości łatwo było jednak podważyć, gdyż słownie żadna z mrocznych przepowiedni Titora nie stała się ciałem. Całe szczęście zresztą, bo ten dostrzegał w latach 2000 istną apokalipsę na globalną skalę. Nic takiego nie miało miejsca. Tu jednak z odsieczą ruszają entuzjaści Titorowych przepowiedni, opierając swoje domniemania na słowach samego podróżnika. Twierdził on bowiem, że każda podróż w czasie nieco zaburza znaną nam oś zdarzeń, a i on sam zadbał o to, żeby pewne tragiczne w skutkach zdarzenia nigdy nie miały miejsca. Myślę, że sami słyszycie, iż w tej dyskusji nie da się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Jedno jest pewne, John Titor był lub jest niezwykle światłą jednostką. Niektórzy uważają, że stworzoną przez samego Arta Bella na potrzeby jego radiowej audycji. W końcu 24 marca 2001 roku John Titor pisze po raz ostatni. Niedługo opuszczam tę oś czasu, więc ten post będzie moim ostatnim. Istnieje garstka osób, które wiedzą o mojej dalszej destynacji i jestem pewien, że dadzą wam znać, gdy już mnie tu nie będzie. Przez ostatnie kilka dni zauważyłem, że dobór waszych tematów w tej dyskusji kolektywnie odpowiada na pytanie, które zadawaliście mi tutaj niejednokrotnie. Jeśli podróże w czasie istnieją, to gdzie są ci wszyscy podróżnicy? W przeszłości, mogę to stwierdzić, z czystym sumieniem to wszystko budziło we mnie nieopisany strach. Myślę, że inni podróżnicy również mają podobne obserwacje. Pozwólcie, że wyjaśnię wam to na dwóch przykładach. Jakiś czas temu w jednym z postów opisywałem pewne zdarzenie z lat mojego dzieciństwa. Jechałem wtedy autostradą z moimi rodzicami. Pamiętam, że minęliśmy wtedy ludzi, którzy stali na poboczu, bo ich auto wyraźnie odmówiło posłuszeństwa. Pamiętam też, że zadziwił mnie fakt, iż nikt się nie zatrzymywał, by im pomóc. A przecież ten punkt każdej minuty mijały setki aut. Rodzice wytłumaczyli mi wtedy, że chodzi o strach. Ryzyko zatrzymania się i bezpośredniej pomocy, konfrontacji z obcą osobą było za duże. Poza tym pewnie mieli przy sobie telefon komórkowy, a jeśli nie, zawsze mogli przejść się na stację benzynową i pamiętać, żeby przed kolejną podróżą zatankować do pełna. Kolejnym przykładem jest obecna plaga bezdomności. Czasem widzę, jak przechodnie specjalnie wybierają inną trasę, by tylko nie minąć się z nieszczęśnikiem opartym o zimny mur budynku. Te dwa przykłady najlepiej oddają, dlaczego podróżnicy w czasie są niewidoczni. Starając się wam pomóc, narażamy się na ryzyko, którego często nie chcemy ponosić. Wiemy, jak działa czas. Nawet jeśli pomożemy, to nie zobaczymy rezultatu, chyba że zostaniemy na tej osi czasu, a to przecież niemożliwe. Mając świadomość, że osie czasu, okoliczności i koleje losu są nieskończone, uznajemy, że mamy w tej nieskończoności lepsze rzeczy do roboty. Poza tym uważam, że czasem dobrze jest się przejść na stację benzynową o własnych siłach. Moja interakcja z wami była wtórnym protokołem misji, opartym na stałych rozkazach wydanych wszystkim podróżnikom. Ten wtórny cel to zasadniczo zebranie jak największej ilości informacji o linii czasowej na podstawie zestawu zmiennych, gdy przybywamy po raz pierwszy. Wasza linia czasowa spełniła te warunki. To, co mnie zadziwia, to fakt, że nikt tutaj nie zastanawia się, dlaczego 2000 nie okazał się apokalipsą. Następnym razem zabierzcie ze sobą kanister z benzyną, gdy samochód padnie na poboczu. Żegnajcie. Markovian Parallax Denigrate. Przy okazji omawianego tematu nie sposób zapomnieć o najstarszej internetowej zagadce datowanej na rok 1996. Raczkujący internet zawiązywał pierwsze społeczności, które posługiwały się rozproszoną siecią Usenetu, stanowiącego coś na kształt współczesnych nam forów. To właśnie tam ludzie z całego świata mogli utrzymywać kontakty i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. I również to tam w pewnej chwili zaczęły pojawiać się posty, setki postów, które na pierwszy rzut oka sprawiały wrażenie spamu. Stanowiły ciąg na pozór przypadkowych wyrazów, w których jedynym powtarzającym się elementem były słowa Markovian
Parallax Denigrate. Rzecz jasna, zalew nieczytelnych wiadomości na portalu, który wyświetlał wpisy chronologicznie, spowodował chwilowy paraliż, z którym administratorzy Usenetu próbowali radzić sobie na bieżąco, blokując i kasując kolejne chaotyczne ciągi niepowiązanych ze sobą wyrazów. W pierwszym odruchu niemal wszyscy uznali, że wpisy są bełkotliwym żartem jakiegoś pioniera internetowego trollingu, przez co z tamtego zdarzenia zachował się tylko jeden wpis. Pozwólcie, że przytoczę jego fragment, byście mogli na własnej skórze poczuć konsternację, z jaką mierzyli się Usenetowi użytkownicy. Jitterbugging McKinley Abe, break Newtonian inferring call update, Cohen Air collaborate Rue ports writing Rococo, invocate Tazel Shadflower, Debbie Sterling fought Genesis, Escritoire Adventitious Novo, ITT most chairperson. Intrygujące, nieprawdaż? Tak samo po krótkiej chwili namysłu uznali internauci, tworząc kolejne teorie na temat pochodzenia tajemniczego spamu. Jak wynika z artykułu, który pojawił się w 2012 roku w The Daily Dot, niektórzy użytkownicy twierdzili, że słowa stanowią pewnego rodzaju tajny kod. Część z nich uważała nawet, że ta metoda szyfrowania była wykorzystywana już podczas zimnej wojny, jednak pomimo wielu prób nikomu nie udało się złamać rzekomo zaszyfrowanej wiadomości. Inna teoria, która powinna zaintrygować szczególnie obecnych entuzjastów sztucznej inteligencji, mówi o tym, że Markowian Parallax Denigrate był jej pierwszym przejawem. Bota miało demaskować powtarzające się słowo Markowian, które według niektórych nawiązywało do ciągu Markowiana używanego w programowaniu chatbotów. Autor przytoczonego już artykułu dla Daily Dot uważał zaś, że twórczynią wpisów jest niejaka Susan Lindauer, której dane miały rzekomo znajdować się w stopkach wpisu, a ta podejrzewana była o działalność szpiegowską. Zainteresowana zaprzeczyła jednak w sposób zdecydowany tym podejrzeniom, więc i tu trop się urywa. Pomimo tego, że od tamtych zdarzeń minęło wiele lat, tajemnica wciąż pozostaje nierozwiązana. Tajny szpiegowski kod, wiadomość z innej czasoprzestrzeni czy zwyczajny żart? Ciekawe, czy kiedyś znajdziemy odpowiedź. W naszej dzisiejszej wyprawie postanowiłam dokonać pewnej gradacji. Zaczęliśmy niewinnie, a teraz z każdą kolejną ciekawostką będziemy wchodzić coraz głębiej w mroki World Wide Web. Przenieśmy się więc na krótki moment w mroźne zakątki Uralu, a dokładniej do miejsca, gdzie w 1959 roku rozegrała się jedna z najbardziej tajemniczych tragedii w historii. Incydent przełęczy Diatłowa. Myślę, że ta fraza jest dobrze znana wszystkim członkom naszego klubu grozy, ale jeśli na widowni znajduje się choć jedna osoba, która słyszy ją po raz pierwszy, już śpieszę z krótką adnotacją. Otóż Przełęcz Diatłowa to miejsce tajemniczej tragedii, która wydarzyła się w lutym 1959 roku na Uralu Północnym w Rosji. Grupa 9 doświadczonych turystów pod kierownictwem Igora Diatłowa zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach podczas wyprawy na górę Otorten. Ciała uczestników znaleziono w różnych miejscach wokół ich obozu, niektóre częściowo rozebrane z oznakami dotkliwych urazów. Dokładne przyczyny ich śmierci do dziś pozostają przedmiotem spekulacji i teorii spiskowych. Nie ukrywam, że już kilkukrotnie myślałam o nagraniu odcinka na ten temat, jednak za każdym razem wycofywałam się z tego pomysłu, może kiedyś. Wracając, w 2008 roku, prawie 50 lat po tym tragicznym wydarzeniu, na forum internetowym poświęcone tej właśnie sprawie zaczęły pojawiać się niepokojące posty. Użytkownik o niku Aleksiej twierdził, że był świadkiem tego, co naprawdę stało się na przełęczy. Jego opowieść mrozi krew w żyłach.
Aleksiej opisywał bowiem rzeczy, których ludzki umysł nie jest w stanie pojąć. Mówił o dziwnych światłach na niebie, o dźwiękach, które nie mogły pochodzić z tego świata, o istotach, które nie przypominały niczego, co znamy. Posty Aleksieja były pełne szczegółów, dat, godzin, nazwisk, informacji, które teoretycznie mógł znać tylko ktoś, kto naprawdę tam był. Ale jak to możliwe? Przecież wszyscy członkowie ekspedycji Diatłowa zginęli. Z każdym kolejnym postem historia stawała się coraz bardziej przerażająca. Aleksiej opisywał eksperymenty radzieckich naukowców, tajne bazy wojskowe ukryte w górach, a nawet portale do innych wymiarów. Niektórzy użytkownicy forum próbowali zweryfikować jego tożsamość, inni twierdzili, że to mistyfikacja, ale nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd Aleksiej znał tak wiele szczegółów. A potem równie nagle jak się pojawił, zniknął. Jego konto zostało usunięte, a posty zaczęły być usuwane jeden po drugim, pozostawiając użytkowników forum bez odpowiedzi. Czy Aleksiej faktycznie był świadkiem tych zdarzeń? A jeśli tak, to w jakim celu postanowił opisać się na jednym z wciąż raczkujących portali internetowych, zamiast zgłosić się do tradycyjnych mediów? A może to wszystko tylko żart? Literacka fanaberia mająca na celu siać ferment wśród fascynatów incydentu przełęczy Diatłowa? Obawiam się, że nigdy nie zdołamy odpowiedzieć na to pytanie, choć, jak uczy historia, nie należy tracić nadziei. Sprawa Mortis.com swój początek bierze w późnych latach 90. Po wejściu na prostą stronę użytkownik nie widział niczego oprócz okienek przeznaczonych na wpisanie nicknameu i hasła. Nic specjalnego, kolejna witryna wymagająca rejestracji. Jednak to, co w sobie kryła, budziło już pewne wątpliwości. Po raz pierwszy strona ta zwróciła uwagę użytkowników 4chana. Jak zauważył jeden z nich, strona ważyła, jak na tamte czasy, bardzo dużo, bo aż 1 terabajt. Za dużo, jak na prostą grafikę bez żadnych dodatkowych funkcjonalności. Okazało się, że dostanie się głębiej graniczy z cudem. Poszukiwania odpowiedzi włączyli się nawet doświadczeni programiści, którzy uznali tę sprawę za swoiste, zawodowe wyzwanie. Jednak strona milczała jak zaklęta, pozostając pusta, bez historii, zapisów, archiwów. Pozakulisowo internauci prowadzili również dochodzenie dotyczące autora tego internetowego tworu. W końcu pojawiło się nazwisko – Thomas Link. Okazało się, że postać ta jest twórcą lub jednym z twórców nie tylko Mortis.com, ale również Cthulhu.net, wyświetlającego frazę martwy, ale śniący, lub innej witryny, która witała nas obrazem białej figury szachowej. Jak się pewnie domyślacie, ta oszczędność wyrazu tylko podsycała dalsze domysły. A teorii na temat funkcji tej strony było wiele. Od strony startowej do portalu dla ludzi o nieczystych intencjach, przez osobliwe dzieło sztuki, po eksperyment społeczny. Jedno nie ulegało wątpliwości. Strona kryła w sobie pliki, które na owe czasy były prawdziwymi gigantami. Co było tak ważne, że wymagało niełamalnego szyfrowania i na tyle szczegółowe, by ważyć nawet 39 GB? Z biegiem czasu odnajdywano kolejne mroczne powiązania. Nazwiska nieżyjących osób, fizyczne miejsca na mapie, puste magazyny, opuszczone lokacje. Wszystko to składało się na teorię, jakoby strona była przykrywką dla czegoś zakazanego i niezwykle mrocznego. Kiedy internauci dotarli wreszcie do Thomasa Linga, ten okazał się australijskim webdesignerem, który wyznał, że tajemnicza strona jest wyłącznie zaszyfrowaną bazą zdjęć z jego ślubu. Rzecz jasna, to nie wystarczyło podejrzliwym internetowym Sherlockom, którzy te argumentacje w zestawieniu z innymi niepokojącymi stronami autorstwa Thomasa uznali za wierutne kłamstwo.
Wszyscy zachodzili w głowę, czy ów mężczyzna deklarujący swój zawód i dane osobowe faktycznie istnieje, a przede wszystkim, czy jest prawdziwym autorem strony, a nie kimś, kogo zadaniem jest jedynie zmylić ciekawskich internautów. Istnieje wielu zwolenników teorii, jakoby Mortis.com był zalążkiem darknetu, czyli przestrzeni, która pozwala na handel niedozwolonymi towarami oraz usługami i pozyskiwaniem informacji, które nigdy nie powinny dostać się w ręce władz. Martwym punktem, w którego cieniu mogli ukryć się wszelkiej maści przestępcy i bestie w ludzkiej skórze. Tu, w naszym labiryncie, na nowo docieramy do ślepej uliczki, która za swoimi grubymi ścianami kryje coś, o czym nikt nie powinien wiedzieć, najpewniej dla własnego dobra. The Deep Web Mystery Box. Czy ktoś pamięta jeszcze YouTube'owe unboxingi, które swój triumf święciły jakieś 10 lat temu? Format był pochłaniający i niezwykle prosty. Twórca rozpakowywał przed kamerą zakupiony przedmiot i filmował swoje pierwsze wrażenie. Ta intymna recenzja niezwykle podobała się widzom i jak to w internecie bywa, twórcy próbowali wciąż nowych metod, by przyciągnąć do siebie jak największą widownię. Tu pojawiły się Mystery Box, albo spolszczając pudełka tajemnic, zakupywane na portalach takich jak Amazon i tworzone często właśnie na potrzeby efektownego unboxingu. Od ubrań, przez rzeczy codziennego użytku, po komplet na śmieci. Wreszcie na YouTubie zaczęły pojawiać się filmy opatrzone krzykliwą miniaturą i prowokacyjnym tytułem Otwieram tajemniczą paczkę z Dark Webu. O tym miejscu wspomniałam Wam już przy okazji poprzedniej sprawy. Dark Web to ukryta część internetu, która nie jest dostępna przez standardowe wyszukiwarki i wymaga specjalnego oprogramowania, takiego jak przeglądarka Tor. Jest to miejsce, gdzie użytkownicy mogą zachować pełną anonimowość, co niestety często przyciąga działalność przestępczą, ale również służy jako platforma dla dysydentów politycznych i dziennikarzy w krajach o ograniczonej wolności słowa. Jednak przez nutkę tajemnicy i wspomnianej już anonimowości, Dark Web uchodzi za miejsce niebezpieczne i z gruntu złe, w którym można kupić, zobaczyć i zdobyć wszystko, co podpowiadają nam najciemniejsze zakamarki naszej wyobraźni. Nic więc dziwnego, że łaknąca sensacji YouTube'owa widownia klikała w filmy opatrzone hasłem Dark Web z prędkością światła. Cena paczek oscylowała między setką a tysiącem dolarów płaconych w krypto, które jest jedyną akceptowaną walutą wirtualnego czarnego rynku. Oczywiście w większości przypadków zakup nie okazywał się niczym spektakularnym. Od przypadkowych przedmiotów, po wyraźnie przygotowane na tę okazję narzędzia pokryte sztuczną krwią, po zwyczajne śmieci i puste pudełka. Zdarzały się jednak nieco bardziej niepokojące znaleziska. YouTuber Mindset TV wyciągnął z pudełka dziecięcy plecak. Jak sam stwierdził, przedmiot nosi ślady użytkowania, a w środku zaś znalazł dziecięce ubrania i słodycze. Inny twórca otrzymał w swojej paczce dwie zakrwawione lalki pokryte kosmykami ludzkich włosów. YouTuber That Guy Aaron odnalazł w swojej paczce liścik. Nie powinieneś przyjmować paczek od nieznajomych. Powodzenia. Zaś notatka, którą znalazł inny internetowy twórca, głosiła: Drogi przyjacielu, życie jest tajemnicą. Czasami bardzo, bardzo brudną tajemnicą. Nigdy nie wiesz, czego dotykasz, ani co zostawiasz za sobą. Ten sam nadawca prosił, by YouTuber otwierał swoją paczkę z użyciem rękawiczek, co też uczynił. Pewnie zastanawiacie się teraz, co znalazł w środku. Otóż w skład tajemniczej paczki wchodziły narzędzia oznaczone naklejką informującą o zagrożeniu biologicznym, podejrzany biały proszek i płyta CD. Po odpaleniu dysku twórca usłyszał to. Widzę cię. Do dziś nie wiadomo, ile paczek otwartych na wizji niosło ze sobą faktyczne niebezpieczeństwo, a ile było po prostu prankiem, tanim sposobem na zarobienie niekiedy dużych kwot.
Jedno nie ulega jednak wątpliwości. Mystery boxy Dark Webu były jednym z najniebezpieczniejszych trendów. Dobrze, że ta moda przeminęła. Z drugiej strony, aż strach pomyśleć, co zaserwuje nam przyszłość i niesłabnący głód popularności. Tutaj, dzisiejszego wieczoru, muszę postawić kropkę, a raczej wielokropek, bo internet jest prawdziwą skarbnicą niewyjaśnionych spraw, które właśnie tu, w wirtualnej przestrzeni, biorą swój początek, obrastają w legendy i budzą bardzo specyficzny rodzaj niepokoju. Dajcie znać, jeśli w niedalekiej przyszłości chcielibyście usłyszeć kolejną część podobnych historii. W następnym odcinku słyszymy się w towarzystwie waszych bardzo strasznych opowieści, które możecie wysyłać na adres bardzobrzydkipodcast@gmail.com. Ja tymczasem znikam. Dziękuję za uwagę i kolorowych snów.